mamy wielką radość zaprosić Państwa na kolejną premierę, którą robimy w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego, czyli Krakowskie Biuro Festiwalowe wspólnie z miastem i z Urzędem Marszałkowskim przedstawia Panią z przedszkola. Przez jakiś czas wprowadzałem moją córkę do przedszkola i tak obserwowałem tą rzeczywistość przedszkolną. Aż wreszcie poczułem jakiś taki mocny imperatyw, żeby się w tej rzeczywistości przedszkolnej zanurzyć. Ale nie opowiadać filmu tak dosłownie przedszkolnego. Bardziej mnie interesowało, żeby przez pryzmat dzieci spojrzeć na świat ludzi dorosłych. To bardzo dobry scenariusz, fajny scenariusz i jak człowiek czyta taką rzecz, to myśli sobie, fajnie by było w czymś takim wziąć udział. Nie wolno się bawić darem Bożym. Jest Wigilia. Masz tu z Matką Boską ten obad. Komedia, ale taka z takim poważnym dialogiem gdzieś tam z widzem. Wymaga pewnej takiej no trochę inteligencji od widza, pomyślenia, balansowania pomiędzy czymś tragicznym, śmiesznym. Cały ten film jest tak pięknie poprowadzony i tak pięknie ukryty gdzieś za taką mgiełką. Nawet ten socjalizm jest taki tylko w tych samochodach socjalistycznego okresu. Wszystko to jest takie piękne, pięknie poprowadzone. Babki rób z piasku, a nie grzeb tak bezmyślnie. Pół godziny siedzisz i nie zrobiłeś żadnej babki. Ja miałem bardzo dzieciństwo, muszę powiedzieć, że nie doświadczyłem takiego szarego PRL-u na własnej skórze. Patrzyłem na ten świat no, okiem szczęśliwego malca. Ten świat nie ma w sobie tego pędu takiego historycznego, tej obyczajowości natrętnej, którą my znamy. I nie zawiera w sobie tych symboli, które już dla mnie są takie zwietrzałe. I powoływanie do życia na ekranie tej szarej, tej pustej rzeczywistości to masakra. W to nie chciałem wchodzić. Boże. Raz zaproponowałem grupę seks. Afera na całe życie. Marcin Krzysztofowicz, który był w Krakowie ze swoim filmem Obława. Był w naszym konkursie głównym i wygrał. Wygrał ten konkurs i wygrał naszą nagrodę, krakowską nagrodę filmową w wysokości 100 tysięcy dolarów. I tam również jest taki grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przeznaczony właśnie na produkcję kolejnego filmu. I jestem tak dumna nawet, powiedziałabym. Miło, że mogliśmy się przyczynić do czegoś, co wypadło tak fantastycznie. Jestem z Krakowa. I to tak do bólu z Krakowa. I nie wyobrażałem sobie, że pani mogłaby powstać gdzieś poza Krakowem. Kraków jest miejscem naprawdę idealnym do pracy. Szykują się kolejne produkcje i niewykluczone, że będą powstawać w Krakowie właśnie.